Witaj cię, Ancyman, jestem Mati, a dziś porozmawiamy sobie na temat śmierci XXXTentaciona. A może nie do końca. Może jest coś, czego nie wiemy. Może jest coś, o czym powinniśmy jeszcze wiedzieć i się czegoś dowiedzieć. Znaczy, ja nie wiem, ale zobaczymy, bo takich ludzi jest dużo, nie? Dziś pogadamy sobie na temat Mateusza Chmielarka, który za cel swojej działalności jakby postawił sobie to, że wybije się na tym, że sławny raper zmarł. Ogólnie, jeśli wejdziemy na kanał Mateusza, możemy znaleźć takie filmy jak Mashup Piano, znane piosenki, ale w wersji dzwonka, Bracia Golec Siernisko. Ogólnie chłopak potrafi grać na pianinie. Wychodzi mu to całkiem dobrze, ja nie jestem ogólnie, wiecie, osobą, która oceniałaby kunszt i umiejętności, aczkolwiek jeśli włączymy sobie jakiś właśnie filmik Mateusza, na którym on gra na jakimś instrumencie, no to trzeba przyznać, że jednak fajnie się tego słucha i jest w porządku. I mogłeś, cholera chłopaku, przy tym zostać. Niestety obecni youtuberzy nie są przyzwyczajeni do tego, że przez kilka lat trzeba zbierać swoją popularność, trzeba zbierać widownię i tak naprawdę zadawalać ich na różne sposoby, tylko chcą zrobić coś, żeby nagle było o nich głośno, bo w momencie, gdy się nie staje o nich głośno, tak wiecie, tak już teraz natychmiast rzucają kanał albo ogólnie myślą, że to nie jest dla nich. Powiedzcie to typowi, który nagrywa na przykład 6 lat i ma 130 tysięcy widzów, ale jakich widzów, jakich kochanych widzów, serduszko dla was wszystkich, nie? No i jeśli wejdziemy na kanał Mateusza Chmielarka i wejdziemy w zakładkę Social Blade, to możemy zobaczyć taką jakby zależność, że w momencie, gdy Mateusz nagrywa swoje filmy, no to ma on przyrost widzów, tak wiecie, 15, 51, 63, 74, 49, 53, natomiast mu się to nie podobało, więc chłopak, który grał sobie na pianinie i go bardzo musiało chyba zdenerwować to, że nie ma takiego fajnego odbioru i nie ma takiego przebicia, jeśli chodzi o YouTube'a, pomyślał, że dobrym pomysłem będzie to, żeby wybić się na śmierci sławnego rapera. I o tym sobie właśnie się pogadamy. W ogóle większość z was, jeśli chodzi o mój kanał, przyszła tutaj ze względu na to, że może nie wyjaśniam kogoś, ale komentuję na przykład różne zachowania i różnych youtuberów. Także jeśli macie jakiś pomysł albo kogoś chcecie, żebym po prostu ocenił albo spojrzał na daną osobę, na danego youtubera swoim okiem i nagrał ten film, to napiszcie w komentarzu, ja chętnie na pewno sprawdzę i może któryś pomysł zrealizuje. Oczywiście możecie zostawić również lajka, żeby zasięg i tak dalej. Jeśli obracacie się choćby troszeczkę w dziedzinach muzyki jakiejkolwiek, to wiecie, że w bardzo młodym wieku odszedł od nas raper, który nazywa się XXXTentacion. Nie Extension, tylko XXXTentacion. Ja ze swojej strony nagrałem film na swój kanał, który tak naprawdę mówił o ludziach, którzy bardzo wyśmiewali jego śmierć. Bo jeśli chodzi o śmierć danego jakiegoś większego artysty, no standardowo, możemy spotkać się z bardzo różnymi jakby reakcjami, z bardzo różnymi ludźmi. Jedni będą na przykład smutni, drudzy będą udostępniać piosenki, trzeci będą udawać, że byli fanami od zawsze, a pozostali będą się po prostu śmiać. I właśnie o tych ludziach, którzy nabijają się ze śmierci, nagrałem. Oczywiście przez niektórych zostało to w bardzo zły sposób odebrane, aczkolwiek niektórzy ludzie po prostu mają problemy z logicznym i racjonalnym myśleniem. Mimo przygotowania do tematu w moim filmie zabrakło jeszcze jednej grupy. Ludzi, którzy za wszelką cenę chcą udowodnić, że dany artysta, dana osoba, dana persona jednak dalej jest wśród nas. I chce się, cholera jasna, na tym wybić. Nie mogę w ogóle trząść tym stołem, bo mam kamerę położoną na monitorze. Muszę sobie kupić statyw, żebym mógł stać. Jak będę stał, to będę bardziej gestykulować i będzie ogólnie fajnie, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje. O właśnie, znowu poruszyłem. Ach, łokcie. Łokietnica normalnie, typie. Ale okej, prawda jest taka, że jeśli chodzi o YouTube'a, czy ogólnie o świadomość ludzi i o to, w jaki sposób ludzie myślą, to ludzie często lubią oglądać różnego rodzaju jakieś ciekawostki, jakieś legendy, czy jakieś mity. I nie chcą ludzie na przykład słuchać, że ten i ten gościu w filmie Charlie'ego Chaplina, czy tam ta i ta pani, ona ma jakiś bardzo dawny, stary model Sony Ericssona, który wygląda jak komórka i to jest tak naprawdę coś do puszczania muzyki, tylko ludzie chcą słyszeć, że to jest człowiek, który podróżuje w czasie. Tak samo jest z osobami, które na przykład zmarły. Ludzie nie chcą dać im takiego, wiecie, spokoju,
tylko chcą za wszelką cenę jakby usłyszeć to, że jednak dana osoba żyje. I jeśli chodzi o tajemnicze teorie spiskowe, to świetnym, a wręcz idealnym przykładem jest na przykład, nie wiem, Tupac czy nawet Michael Jackson. Bo filmów a propos ich śmierci albo ich przeżycia swoich śmierci jest ogrom i ludzie takie rzeczy lubią. Natomiast jedna rzecz to film, w którym dzielimy się tak naprawdę swoimi przemyśleniami, jak my to widzimy. Nie da się ukryć, że od ostatnich dwóch dni internet naprawdę bardzo głośno huczy o temacie śmierci XXXTentacion. W tym filmie pokażę wam zbiór wszelakich faktów na temat, że X nie żyje oraz zbiór wszelakich teorii spiskowych na temat, że X żyje i ma się dobrze. I pozostawiamy tak naprawdę ludziom, naszym widzom pole do popisu, żeby oni tak naprawdę mogli porozmawiać między sobą albo pokazać swoje teorie. A druga sprawa jest taka, gdy tych ciekawostek, nowych informacji i teorii nagrywamy drugą część. Dzisiejszy odcinek będzie bardziej oparty na rozjaśnieniu wszelakich kwestii, które związane są z X-em oraz nowych teoriach i faktach. Następnie nagrywamy trzecią część z nowymi dowodami. Cała sprawa XXXTentaciona wydawałaby się rozwiązana, gdyby nie jeden mały szczegół, który zauważyłem. Wydawałoby się, że to już koniec. W końcu morderca został złapany, a jego mama na swoim Instagramie bodajże ogłosiła, że to już koniec, morderca jest złapany, wszyscy się cieszyli, wszystko fajnie, pięknie. Później na szczęście nie nagrywamy czwartej części, nagrywamy ostateczne dowody. Cześć. Ten film jest bardziej takim wyjaśnieniem ostatnich filmów, które pojawiały się na kanale. Dużo osób miało do mnie większy problem, ale było też sporo osób, które zrozumiały to, o czym nagrywałem. Nie spodziewałem się po pierwsze aż tak dużego odzewu. No ale później przecież wyjdą jakieś ciekawe sytuacje po śmierci. Cześć, z tej strony znowu Mati, a w dzisiejszym filmie przedstawię wam takie ciekawostki lub raczej ciekawe sytuacje, które wydarzyły się po śmierci XXXTentaciona. Fakty, o których nikt z nas nie wiedział. Cześć, z tej strony Mati, a w dzisiejszym filmie powiem wam o rzeczach, których nie wiedzieliście na temat XXXTentacion. Zapraszam. Przedstawię wam w tym filmie 7 rzeczy, których zapewne nie wiedzieliście o XXXTentacji. No i skoro wyjdą jakieś nowe fakty i rzeczy, o których nikt nie wiedział, no to również pojawią się na pewno nowe dowody, które popierają tezę, że jednak X żyje. O X-ie znów zaczynało być cicho, gdyby nie fakt, że dzisiaj dodał nową piosenkę z teledyskiem, która jest dość kontrowersyjna. Poczekajcie, powiedziałem, że X żyje? Bo nie wiem, czy słyszeliście. To powiem wam jeszcze raz. Cześć. Na wstępie chciałem tylko powiedzieć, że film jest w 100% z waszych informacji z live'a, więc jest zrobiony tylko i wyłącznie przez moich widzów oraz na ich prośbę. Dlatego też jest to ostatni film z serii pod tytułem XXXTentacion żyje. No i w końcu przychodzi taki czas, że nagraliśmy już 9 filmów na temat śmierci XXXTentaciona. Wszyscy troszeczkę już ruszyli do przodu. Więc trzeba nagrać o czymś innym, na przykład nie wiem, że coś tam u Freeza się dzieje, nie? Albo że ogólnie, nie wiem, zagramy na pianinie, albo zrobimy jakikolwiek film na jakikolwiek inny temat. No ale jednak zauważymy, że te wyświetlenia nie są takie fajne i że nowych widzów zbytnio nie ma, a nowych dowodów ani ciekawostek w sprawie X-a też już nie ma. Więc ostatecznie możemy sobie pogdybać. Co by było, gdyby X jednak żył? Cześć, ja jestem Mateusz i witam was w nowej serii na moim kanale pod tytułem Co by było, gdyby? W serii tej będę mówił wszelakie teorie i przypuszczenia na wszelakie tematy, co by było, gdyby coś stało się inaczej. Czyli na przykład tak jak w tym odcinku poruszymy temat, co by było, gdyby okazało się, że XXXTentacion jednak żyje. I dwie kwestie. Zawsze było, jest i będzie tak, że śmierć jakiegoś celebryty będzie wzbudzała na pewno jakieś emocje i będzie wzbudzała to, że ludzie nagle zaczną się interesować właśnie tym artystą, prawda? Również będzie wzbudzała to, że będą pojawiały się osoby, które na tym będą chciały zarobić. Czy to na YouTubie, czy później na sprzedaży koszulek, czy czegokolwiek. I później będą na pewno się pojawiały osoby, które również będą chciały zarobić na tym wszystkim poprzez podawanie jakichkolwiek informacji, żeby tylko troszeczkę sobie pogadać. I trzeba liczyć się z tym, tworząc właśnie tego typu materiały, że znajdzie się ogrom osób, którym będzie przeszkadzało to, że ktoś zaburza spokój osoby, która zmarła. Bo śmierć to jednak nie jest nic fajnego, nie jest nic przyjemnego i jeśli ktoś jest fanem albo ktoś jest rodziną, kimkolwiek, no to zawsze będzie taki troszeczkę niesmak, że dajcie spokój temu artyście.
On już nie żyje, przykro nam, jest szkoda i tyle. A druga sprawa jest taka, że jeśli chodzi o mój kanał, zawsze lubiłem wprowadzać swego rodzaju plot twist, nie? Taki nagły zwrot akcji, że jadę po kimś albo kogoś punktuję i nagle wprowadzam jedną rzecz, która tak naprawdę zaburza albo mówi coś przeciwnego, żeby tylko nie wieszać na kimś mięsa. I troszeczkę się w tym zatraciłem, bo przestałem tak robić, w sumie nie wiem czemu, a zawsze lubiłem jakby mówić to, co myślę, a nie to, co wszyscy chcą ode mnie słyszeć. Także jakby wstając tu również w obronie Mateusza Chmielarka, trzeba zauważyć jedną rzecz. Nie chcę jakby go bronić na siłę, ale zauważmy jedną rzecz. Tam, gdzie jest popyt, jest i podaż. I odwrotnie, tam, gdzie jest podaż, będzie również popyt. I to jest taka chyba najprostsza zasada ekonomii. I to się sprawdza zawsze. Zasubskrybujcie, ocencie, napiszcie komentarz i wpadajcie na fanpage. Pamiętajcie, co z Bogdania, trzymajcie się, cześć, bye. She keeps her sunset right when moving it around.